Witam Was, moi drodzy, i zapraszam Was na nowy odcinek Far Cry. Z tej strony Witchhaven. Mam nadzieję, że wszystko u Was ok. Dobrze, proszę Panią. I tak, zaraz będzie kinięcie. Wymierańsko. O, już jest tam. O nie, co ja zrobiłem? Nawet w sumie. No i powiem wam, że taka jest gierka Infection Free Zone, widziałem ją na Steam. Całkiem ciekawie się zapowiada i co jest najlepsze, to jest gra twórców 911. No i to najlepsze jest to, że twórcy 911 wydali także jeszcze wcześniej wydali DLC-ka, który do tego 911, który nazywa się The Last Duty, tak? Czyli inaczej w wolnym tłumaczeniu ostatni obowiązek. I polega to na tym, że gracz już nie wysyła karetek czy policji do kryminalistów, tylko do przypadków zombiaków w mieście. Że dochodzi do pandemii, zaczyna się pandemia zombiaków, to jest początek tej pandemii. Można powiedzieć, że to Infestation to jest jakby kontynuacja tego 911 w jakimś stopniu. Infection. Free Zone. Ale no, oczywiście na razie gra jest w Early Accessie, chociaż ja myślę, że w cenie tych parunastu funtów, czy tam tych 20 dolców. Myślę, że wiesz, że jak gierka będzie już zrobiona w pełnej okazałości, to trzeba poczekać. Ona jest w Early Accessie na razie, chociaż wiecie, co ja uważam o Early Accessach, ale... No ale, to są indyczki, pewnie parę osób robi. Na uwagę zasługuje fakt, że do kilku komentarzy... O mój Boże! Do kilku... Wiem. A ona jest tu ze mną? I ty dopiero teraz zaczęłaś strzelać? Szczególną uwagę zasługuje fakt, że na kilka tych komentarzy twórcy odpowiedzieli. Tak? Czyli nie olali ludzi, ale odpowiedzieli na ich komentarze. Na recenzje, tak? Które ludzie tam pozostawiali. Kobieta w ogóle się przydaje do czegoś? O, fajnie, że wezwałeś pomoc. Mylą mi się te klawisze. No na Steamie, nie? Tak. Sorry goście, ale... Aha. No, masz... Ale tekst puścił, I've got a bullet for you. No, nie zdążyłeś go użyć. Careful, ty bądź careful. Ty na mnie uważaj, kobieto. Ty na mnie, kobieto, uważaj. To mi trochę przypomina tą lokację z samego początku, z tymi hangarami, jeepami. Mówię, strasznie monotonny design posiada ten Far Cry. Strasznie monotonny design. Wiedziałem, że ta gra miała taki design poziomów monotonny, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Doom 3 miał monotonną kolorystykę. Ale nie miał aż tak monotonnego designu leveli. W Doomie 3 naprawdę każdy poziom był inny. Każdy poziom. Ci goście, no ciężko jest tutaj z nimi, naprawdę, bo gdzieś tam wybiegują z różnych miejsc. No ale powiem wam, że próbowałem wpisać te kody. God mode count. No chyba, że to nie taki kod jest. To ja już nie wiem. Chyba, że... A poczekajcie, a z kreską? No nie wiem. A jak dużymi literami napiszę?
A, zresztą nieważne. Próbowałem na nieśmiertelność pisać kody, nic nie działało. W tym dev mode, tak jak wam mówiłem, też naciskanie backspace'a nie daje żadnej nieśmiertelności. Działa ten, nieskończona, znaczy nie, 999 amunicji, czy wszystkie bronie, te cheaty działają, ale nie działa cheat na... Steal a car. No dobra. Let's go! I'll drive. You handle the gun. I'm on it. Okay. We've got company. We can't go through that. I'll find another way. No i to jest po prostu Far Cry. Nieprzemyślane to jest, nieprzemyślane w ogóle. Damy ci misję na jeepie, ale zdrowia masz tyle co normalnie, tak? Nieprzemyślana jest ta gra. Mi się wydaje, że oni... Tak. Kurde, właśnie. No, spalżysz się. No i dead. Mhm. No. Let's go! Mnie się wydaje, że oni w tych późniejszych wersjach Far Cry'a nie tylko zrobili coś przeciwko ludziom. Nie wiem, kto robił te patche, kto update'ował te gry. Nie jestem w ogóle w stanie z granatnika strzelić. Nie, to jest troszeczkę tak nie było, tak nie było. Na pewno nie było takiego poziomu trudności. To jest jakaś przesada. To jest jakaś przesada. To jest niski poziom trudności. To jest niemożliwe. To jest nie do przejścia. Już mam tyle poparcia, ile mam zdrowia. Oh, dead. Goście cię trafiają z odległości, nie wiem, pół kilometra. No nie, no będę musiał chyba tutaj zakończyć tą serię, naprawdę. Starałem się ukończyć tą grę, ale powiem wam, że... Po prostu już mi się nie chce w to grać, No, teraz może tak zróbmy. Macha tym jeepem, nie da się nawet przycelować normalnie. Okej, przynajmniej teraz śmigłowiec rozwaliłem. Udało się. Oj. Nie, niestety, moi drodzy. Nie, moi drodzy, kończę tutaj, kończę to, bo to nie ma sensu. To nie ma sensu. Nie będę w to grał, bo to jest... Coś zepsuli. Coś zepsuli. Odradzam kupowania tego. Ściągnijcie sobie tę grę, ale nie kupujcie. Mało tego, tak jak zacząłem o tym mówić, ale chyba nie dokończyłem. Wydaje mi się, że coś zrobili z premedytacją, bo wcześniej działało naciśnięcie backspace'a w celu, prawda, utrzymania nieśmiertelności. Tak? Jak chcieliście dostać nieśmiertelność, to wciskaliście backspace'a. Oczywiście będąc w tym dev mode, w trybie deweloperskim. Bo tylko w tym trybie są cheaty możliwe. No i... Teraz to nie działa, tak? Nawet kody nie działają.
No chyba, że jeszcze raz przeglądnę kody, może ja coś źle wpisałem, nie jestem pewien, ale raczej nie. Raczej tak jak widziałem, tak wpisywałem, no nie jestem pewien, sprawdzę to jeszcze. Tak czy owak, dzięki za pooglądanie tej serii. Starałem się nagrać, schrzaniłem, bo zaufałem Steamowi, po raz kolejny zresztą. To nie pierwsza gra, którą Steam spieprzył. Był Return to Castle Wolfenstein, był przecież jeszcze... Jak on się nazywał? Conflict Desert Storm, to samo. Nie mogłem tego dokończyć, bo po prostu coś zrobili nie tak, coś spieprzyli. I widzę, że głównie dotyczy się to starych gier. Ja rozumiem, że trzeba update'ować gry, żeby one się w ogóle uruchomiły na nowych systemach, ale nie rozumiem, po co są wprowadzane zmiany w poziomach trudności, po co są, jak można robić update'a gry i wprowadzać błędy, których w oryginalnej wersji nie było. Eliminowanie kodów, które można było wpisywać, cheatów, które można było wpisywać albo wciskać, a teraz nie działają nagle. Część z nich nie działa. No jest to dla mnie troszeczkę perfidne, bo tak się nie robi, oni biorą za to pieniądze. To nie jest ważne, czy to kosztuje dolara, $2 czy $5. To są pieniądze. To są pieniądze i ludzie wydają na to zarobione przez siebie pieniążki. Muszą pójść do pracy, bo nikt im tego dolara nie da. Ani czy tam tych $5. Nikt im tego nie da, muszą pójść do pracy, żeby to zarobić. Muszą przynajmniej te pół godziny w tej pracy, czy godzinę posiedzieć, żeby zarobić te kilka dolarów. No i tyle, no i zresztą to nie ma znaczenia, nawet żebyś miał spędzić 10 minut w pracy na to, to nie ma znaczenia, to jest twoja praca. I nie powinno tak być. A Steam ma na to wyruchane, więc... No, tak czy owak, trzymajcie się od tego krapa z daleko. Spojrzycie, mówię tu o wersji steamowskiej, możecie ściągnąć... Ja z ciekawości myślę, że sobie pobiorę, jak dam radę, Far Cry'a, no chyba, że mam go gdzieś na płycie z gazet. Spróbuję go gdzieś dorwać i sprawdzę, czy ta wersja oryginalna, chociaż ja nie wiem, czy w gazetach były też wersje oryginalne, początkowe, bo w gazetach chyba też były wersje, w szczególności w polskich gazetach, wydaje mi się, że były te wersje 1.33, a wiem, że ta wersja 1.3 czy 1.33, to ona była już spieprzona. Nie jestem pewien, czy tego czasami Cenega nie robiła, ale już oni coś spierdzielili. Pamiętam, że coś kupiłem kiedyś tego Far Cry'a. Jeszcze to było z... powiem wam, z 16-17 lat temu. Tak sobie kupiłem, sobie myślę, a pogram sobie, kurde, nie? Wersję nie ściągniętą, nie piracką. Ja se patrzę, a to kurwa gość do mnie strzela z baraku, tak jak tutaj. Pociski przechodzą przez ściany, giniesz w ciągu dosłownie. No to było dosłownie tak samo jak i tu. Więc klepnąłem z tym i powiedziałem, że już nie gram. No tak nie powinno być, ale mniejsza o to, bywajcie.